Witajcie! Dzisiaj była akcja znaleziska ze złomowiska. No i co przywiozłem, co kupiłem, to wam zaraz pokażę. Pierwsze co, to płyta taka żelazna, ryflowana jakaś taka. Blacha taka gruba, zawsze się do czegoś przyda. Można coś, nie wiem, potrzebne coś załatać, coś tego. Druga, trochę grubsza, też kawałek. No i trzecia, ale to niestety był tylko taki kawałek. Ona jest fajna tutaj chyba za 2,5, może 3 mm. Do przyczepy się przyda. Po prostu potnę to na jakieś tam, na przykład na takie paski na pół przetnę. Dwie wstawki wstawię i będzie zrobione. Blachy są drogie w ogóle ogólnie. Tu, słuchajcie, kilka lemieszy takich. Nie wiem w sumie po co, ale widziałem gdzieś takie rzeczy, może to do puga będzie pasowało. Nie wiem, a to jest stara stal, więc porządne rzeczy. Łożysko. Łożysko, słuchajcie, z myślą kupiłem tutaj, żeby to się mi obracało, ale nie wiem. Mówię, no co to, co waży? To nic nie waży po prostu, ale chcę sprawdzić, że jak tutaj zrobię tą drugą obrotnicę taką, bo muszę coś tu wymyślić i to jest problem i nie wiem, czy zrobię obrotnicę, czy co, ale żeby to mi łaziło dosyć luźno, bo tu pewnie były jakieś kółka, tu jest, nie wiem, chociaż nie widać tutaj, żeby były ślady po kółkach, ale to nie wiem, jak to było skonstruowane. No nie ma tego elementu, ja to muszę zrobić, więc łożysko na sztukę takie. Co dalej? Łańcuch. Kawał łańcucha, nie wiem jeszcze ile, ale łańcuch mi się przyda, czy do zrywki, czy do czego. Elegancki, słuchajcie, stworzeń na łańcuchu, to wiadomo, z tym nie trzeba się przejmować, bo to jest rzecz, no praktycznie, no choćby tu. O, tu nie, zobaczcie, za krótkie. Ale może tu. O, tutaj jeszcze pasuje. Dobra, zrobione. Tu musi być dłuższy do tej brony ciężkiej. Co jeszcze? Takie coś. To chyba jest przy pługu. Nie wiem. Ale mówię, będę kombinował z pługiem chyba, więc przyda mi się. O ty kurde! Gilotyna, jak widzicie. Tu jeszcze śrubki muszę. Ona była, leżała gdzieś w jakichś gratach. O, widzicie? Już trzeba z niej to powysypywać jeszcze. O, tu jeszcze. Bo potem, o, wjedzie człowiek. I problem tylko, sobie zrobi kłopot. No ale w każdym razie tak, gilotyna, ona tutaj, nie wiem czemu lata to, ale nóż wygląda atrakcyjnie, powiem wam szczerze. Nie wiem po co mi ta gilotyna, słowo honoru. Ale pamiętam za dzieciaka, jak byłem na praktykach w Pafawagu, to właśnie takie gilotyny były. Takie gilotyny były i zdawały jakieś tam funkcje do czegoś, nie wiem, czy do blachy to po prostu, czy do czego tam, nie wiem. Zobaczymy w każdym razie, do czego to będzie. Wyrzucić zawsze można. Nie wiem, to sobie później schowam, żebym nie wjechał na to żadnym kołem. Kolejna sprawa, takie duperele, naciągi do płotu, do siatki. Hak. Tu jeszcze kawałek łańcucha, trochę grubszy. Tu takie ucho, guma. Do czego ta guma była? Do maski, nie? Do 28? Chyba tak, nie pamiętam dokładnie. No i teraz się zaczynają duże graty. Dwa koła, jak widzicie, do pługa, ale nie wiem, czy do pługa właśnie. Trzeba będzie zaraz porównać,
Idę zobaczyć, bo może pomyślałem sobie, że dałbym je do, słuchajcie, do tego dużego kultywatora. A tu jest zupełnie co innego. Tu jakieś pospawane, jakieś takie, nie, to sztuka jest, tu musiało się coś stać. Więc to odpada. Ale zobaczymy przy tej dwójce. Bo oprócz tego, że tu jest to, to tu jest jeszcze uchwyt, widzicie? I wygląda na to, że to jest kompletne. Idziemy zobaczyć. O, tu widzicie, tu jest przy tym małym kultywatorze, ale to jest co innego. Inaczej to jest zbudowane. A tu przy tej dwójce jeszcze inaczej. O, żeż ty jasny gwint. No to nie wiem, do czego jest to kółko. Drugie identyczne. Ale może kultywator. Drugie jest identyczne. Tu widzicie, wreszcie mam kowadło. Bo na kowadle mi zależało bardzo. Kowadło. No szyna, wiadomo, no. Łożesz ty. Tu jest drugie kółko. Identyczne. Mocowanie, ten, zaczep dolny. Do czego nie wiem, co ma takie uszy? Kto wie? Bo myślałem, że do 60, ale 60 ma inaczej. A może ma i tak? Bo tu jest dziura, tylko na co te dwa? Ktoś to przyspawał, jakieś tutaj sztukę porobił? Bo w jednej 60 nie mam, myślałem, że do 60 nie patrzyłem. No i przydałoby się jeszcze to takie łoże. Łyżka, ta łyżka, mówię, ten do lewarka, bo ciągle ze śrubokrętem się tam bije. No i jeszcze lemierz do pługa. Jakoś on tutaj spawany, dla mnie to nie ma żadnego znaczenia. Bo docelowo spawanie orki tak nie będzie i tak. No i tu są te, co wam mówiłem, resory. Resory do pługa. Ciekawe. Idziemy przymierzyć. Bo Paweł też mi coś tam wysłał. Paweł z kanału. No nie wiem czy kanału, już nie pamiętam. Ale Polski Niedźwiadek. O, pozdrawiam cię serdecznie. I tutaj mówiłeś, że to w tym miejscu. I tak. A on tu jest cienki, tu jest gruby. Cholera. Może tak. Albo tak. Trochę to długie, co? Tu jakbym go przykręcił. No to już jest konkret. Bo widziałem też na tym filmie, że facet zrobił coś takiego. Ale to jest za grube, żebym ja to wygiął. Jest nie do wygięcia. Zobaczymy, może to zrobię w ten sposób. No, trzeba kombinować, no. W każdym razie są. I trzeba będzie, tylko nie zabieram i nie zostawiam ich tutaj, bo w domu mam tą wiertarkę, no tą słupową stojącą i ponawiercam najpierw dziury. Więc to jest, to zostaje. No i słuchajcie, jeszcze jeden rodzynek, deska do 60 z pięknym zegarem, z pełną kapilarą. Gdybym palił papierosy, to bym sprawdził, co to jest warte, ale słuchajcie, pulpit jest całkiem rzeźki. I zobaczymy. Zobaczymy, czy to się odkręca się. Tak. Kapilara wygląda tak. Nie wiem, czemu taka zgnieciona, pierwszy raz taką widzę. No ale to jest 60 PRL oryginał. O,
No i co, wezmę to wobec tego do domu, sprawdzę, czy zegar jest sprawny. Jeżeli tak, to się go wyczyści, wydmucha. Elegancja Francja, słuchajcie, no. Przecież ja polowałem na ten zegar, że głowa boli. Sami wiecie. No i ten. Bajzel wiadomo, bo grykę wożę cały czas. No ale w każdym razie to są dzisiejsze, słuchajcie, znaleziska ze złomowiska. I taki to odcinek. Parę gratów. Drobiazgów. To wezmę od razu. Te duperelki. Pochowam, bo to mi się gdzieś tam może zaraz poginąć. Ale słuchajcie, tak. Jeszcze sprawdzę. Może te kółka są te do kultywatora, to byłoby lepiej, ale czy to jest może pług? Nie mam pojęcia, ale wygląda mi na koła od pługa. Są jakie są, nie o to się rozchodzi. Nie będą mi potrzebne, to najwyżej sprzedam. Przecież co, ja będę zupę z tego gotował. W każdym razie, jak widzicie, takie skarby. To tyle z dzisiejszego filmu. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!